Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, Mikołajki. Odwiedził mnie najsłodszy Mikołaj na świecie. Ale że to jego święto tak naprawdę jest, takie Mikołajki, prawda? Uwaga, uwaga. Tego Mikołaja. No to dla niego są też naszykowane prezenty. Proszę o różne zwierzątka. Takie puchate i wzo. I kotki. I zaraz będziemy czytać sobie wszystkie nowe książeczki. Robi się coraz bardziej świątecznie, właśnie wcinamy pierogi. Jeszcze nie z kapustą i grzybami, ale to dopiero Mikołajki, także na razie testujemy inne smaki. Wcinamy sobie, a w ogóle to są moje miseczki z dzieciństwa i teraz się przydają znowu. To jest takie cudowne. Miseczka i szklaneczka, kubeczek z kubusiem, puchatkiem. Zbieramy. A może sam teraz, co? Proszę. Jak na szklaneczkę, to taka mała szklana. Mała szklana. Taka dziecięca szklanka. Za dużo szkoń. Ale nałożyłeś. Dużo. Może tak napiszę. A. Proszę. O, pięknie. Lecą pomocnicy Mikołaja. Wujo Rafał wrócił z pracy i możemy zajrzeć do kalendarza adwentowego. No dobrze, dobrze. Co dzisiaj mamy? Co dzisiaj Remek nam wylosował? No wyjmij, na Mikołajki. Wyjmiemy? A, nie wyjmiemy? O kurczaki. No dobra, to na później. Nie chcesz herbaty teraz. Nie chcesz? No dobrze. Ja zajrzę, dobra? Wyciągniemy. Coś tu jest. Trzeba mocno wyciągnąć. Uwaga, trzymaj. Trzymaj. Wuja potrzyma. Jest! Co tu mamy, Remcio? Odpakuj. Proszę bardzo, zaraz zajrzymy. Jakaś herbatka, tak? Co to za herbatka? Malinowa jakaś? Tak, z tej kieszonki. On lubi otwierać i chować. Żebyśmy mieli na wieczór. Tak. Dzięki, kochany jesteś. Patrz tutaj. Tutaj! Ale sprytnie. Jest nasza herbatka. A tymczasem gdzieś tam za plecami z drugiej strony kamery moja mama podrzuciła skrzaty, które Kinia robiła w zeszłym roku, jakie i to dostaliśmy. Są własnoręcznie zrobione. No właśnie, ja myślałam, że to takie gotowe jakieś firmówki w ogóle na ten, ale one takie. One są super, one nie? Są boskie. Ten środek jest taki mięciutki, fajny. Tak. I znalazł się też kocyk i kalendarz adwentowy od Natki. Także no ja nie wiem. A i skarpety mikołajowe, no w samą porę. Jest i drugi skrzat. Fajne, jest i trzeci skrzat. Dzisiaj mamy tak słodkie jak Mikołajki. Jak te trole z Krainy Lodu. Tak, faktycznie. Trochę, tylko takie owłosione. Tak, trochę też. Już zamienione częściowo w te głazy. Że jakby się mogły turlać. O, wujo jeszcze trochę chory. Ja wszyscy podziębieni po tym naszym szalonym weekendzie reniferkowym, jak rozpoczęliśmy razem vlogmasy. O, jacie. Jest. Wiesz, że w każdej kieszonce mamy herbatkę ja na każdy dzień? Ja dzisiaj chciałem powiedzieć jeszcze, bo ja dzisiaj w pracy byłem Mikołajem i rozdawałem wszystkim cukierki i miałem czapeczkę Mikołaja. Jezu, przeuroczo. Dajcie znać, czy u was w szkole, w pracy też jakoś świętowaliście fajnie, bo to jest taki akcent miły, wesoły. To było bardzo fajne w sumie, bo wszyscy się cieszyli też, jak dostali cukierka i ja też się cieszyłem. Ale fajnie, jaram się bardzo. O, Remek też się bardzo jara. Też.
My też dzisiaj świętujemy od samego rana. Zaraz wam pokażę, albo jak będziemy podsumowywać dzisiejszy dzień na Instastory, nasze dzisiejsze zadanie. Jeszcze nie skończyliśmy nagrywać, ale każdy członek rodziny zaangażował się tutaj w nasze wyzwanie. Bo dzisiejszym zadaniem jest, co robimy w Mikołajki. Pokazujemy, chwalimy się, jak spędzamy ten dzień. To taka zapowiedź, wszystko później wyjaśnię. Co robicie? Czytacie książeczki? A tu teraz tą książkę dałem. Robimy wczorajsze zadanie. No pięknie, dobrze, dobrze, można nadrabiać. No tak, bo trudno się zdecydować. Jesteśmy tacy alternatywni. Dobrze, można wyjść poza schematy. I co czytacie? O, w bałwankach, to i fajna bajeczka. I o Biedronkach, tak. A wcześniej czytaliśmy o autkach. A my wczoraj byliśmy w Biedronce. Którędy do szkoły. Kochamy Biedronkę. Którędy do szkoły. O. O, a tu jest pszczółka Maja i wszyscy śpiewają. Pszczółka, którą tu widzicie, zowie Mają. Wszyscy Maje znają i kochają. Maja! Maja usiadła ci w głowie. Matki ręka, bo cię urządli. Co to za Maja? I pa. O Jezusie! Ty już łopaczu mały. Jezusie. Chłopak, chłopak. Pięknie, pięknie. O, chcę coś przejrzeć, tak? Czy wodę dobrze wytarłam z buzi? Tak. Zakręcamy. Aha, bo ją tak zakręci, że nie można odkręcić. O, nie leci, patrz, pokazywałeś mu wcześniej. Zakręcone, nie leci. Ramek teraz sam. Znaczy Ramek o tym dobrze wie, ale tak powtórzył, no, pokazuje wujowi, że teraz nie wyleci. I na miejsce położysz tam babci, tak? No i chodź, chodź już. Pięknie. O nie. A to kremik, wiesz, babci, balsam do nie ciała. Czego ci nie maru, to jest babci. Ty też masz kremik, ty masz swój. Do babci idziesz, żeby kremik. Kolejny to z PlayStation. Wszyscy chcą nas odwiedzać teraz! Dzień dobrek! Reniferek. No tak, facetów już mamy z głowy. Ale w świątecznym wydaniu z lampeczkami sobie siedzą. Bo to fawuła się odzywa. Będziesz wciągniesz się, będziesz tu nocował. Jeszcze jeden Mikołaj nas odwiedził. Co prawda, żeby porwać tego najmniejszego, najsłodszego Mikołaja. Ale pijemy sobie razem herbatkę i na stole mamy 12 różnych potraw. I co chwilę ktoś dołącza, jakiś zbłąkany wędrowiec. Zapraszamy. Drodzy Państwo, testujemy Kiwano, taki oto ogórek podobno to jest, z kolcami kuje. W internetach widziałam, że Pan sobie w tą tak stronę? Na pół. Okej. Okay. To przekrój na cztery. Łyżeczką. Jak to smakuje w ogóle? Czy to jest dobre? Pachnie jak? Jak co? Jak jaki owoc? Bardzo znany. Nie wiem. Jak banan. Jak banan. A jak banan, no rzeczywiście. Ale w ogóle nie mogłam tego skojarzyć z bananem. Ja też. Nie wygląda jak ogórek przerośnięty, taki dziwny.
I smakuje jak banan. Naprawdę? Co ty? Jak rozwodniony banan. Przysięgam. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Czekam na kolejne opinie. Inga? Tak, jak zielony banan niedojrzały. No. Okay. Ale słodszy niż taki niedojrzały, bo takie niektóre... Ale jest dobre czy niedobre? Dobre. Ja jestem prosto po jedzeniu cukierka, także mogę być nieobiektywna, ale... Dobre. Dobre. Ale dziwne. Minusem tego jest to, że jak się źle złapie, to kuje. Mm. Ale sprawdź. Coś za coś. Coś dobrego za... A jak to jadłaś? Trochę ryzyka. Ja się tak po prostu wygrzebuję? Smakuje... jak banan z żelatyną, ale z kwasem cytryny. No, ale nie, nie jest kwaśne. Jak kiwi też. Jak kiwi? O, trochę jak kiwi. No, banana. Jak kiwi też. No, banana. Teraz trochę kiwi. Jak smoothie z banana i kiwi. I z czego się jeżdżę? I z wody. No. No, ja to zjadłem bez łyżeczki. Ja jestem barbarzyńcą. No. Tak, tak. Spoko. Dobre, ja tu uzupełniam poduchy. Nasze reniferkowo. Bo wcześniej wsadziłam takie chudziutkie poduchy i był taki chudy Mikołaj. Teraz to jest na wypasie. A słuchaj, rozgrywka. Jak się skacze? No, ale gdzie się skoczy? Nie ma skoku, jest przewrót taki. Skacze się... Nie musisz skakać? Nie. Mikołajki, częściowo, bo Rafał był w pracy wcześniej i bardzo rodzinne. Jutro wybywamy na mikołajkowy wyjazd i to jest nasz taki prezent z tej okazji trochę też. Zaglądamy do naszego kalendarza. Herbatkę już wyciągnął nam dzisiaj Remek, ale jeszcze nie zdrapaliśmy jeszcze, naszej drapki. Nie wiemy, czy znowu ten, mamy szansę zostać... Znaczy, szansę mamy. Szansę mamy, ale może zostaniemy akurat dzisiaj milionerami. Uwaga. I wtedy po prostu no to wszystko inaczej będzie wyglądało, tak? Wtedy będziecie musieli... Co możemy wygrać? 300 zł, no to już milionerami nie będziemy. Na paliwo. No na paliwo się przydało. I co mamy? Poczekaj. Sople. O, zmroziło nas. No dobra, jeszcze nie dziś. Jeszcze mamy szansę. Szans jeszcze mamy trochę. Emocje. Ale bardzo fajny jest ten kalendarz, bo jest mocno emocjonujący. Bo może akurat coś się trafi. Jakieś 2 złote, nigdy nie wiadomo. Na smuteczek. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. No, trudno. Przechodzimy płynnie do tego, jak wy spędzaliście Mikołajki. Super, my spędziliśmy go tak leniwie, ja bardzo, spędziłem bardzo leniwie. Przyjemnie. No dobra, tak odkąd nagrywamy. No dobrze, pracowicie, nie, tak? Pracowicie. Pracowitym jesteś elfem. Pracowicie, tak. Dobrze, bardzo, bardzo dobrze, wzorowo. Lecimy, zobaczymy, jak wam minął dzień. Zapowiedzieliśmy dziś takie zadanko, że będziemy się chwalić naszymi mikołajkami. I tak jak mówiłam, zaangażowała się cała rodzinka. Proszę Państwa, mój tata. Tutaj tak trochę z przekąsem takim wiecie, zrobiliśmy, co ja to pomyślałem? Że wszyscy pracują, a my się obijamy, jak zawsze. Ja pomyślałem, że to jest deska toaletowa na porządku, jak o to nie. Zobaczyłem, nie? To jest trochę przykrywka tak od farby. No tak, tak. No fajne, tak, fajne. Tutaj remonty w Gruzji. Tutaj. Tutaj pomocnicy Mikołaja zasuwają i sprzątają. Tutaj wiadomo, a my rozrabiamy, wiadomo. Robimy hałasy. I tu mamy... Książkowa potworka zwykle jest pierwsza, nie? Tak mam wrażenie, tak, że... często właśnie. Bardzo się zadaniach cieszymy z tego. I fajnie cię zobaczyć wreszcie. I buziaki wysyłamy serdeczne. Tak. No i spędza to Mikołajki w super sweterku, w czapeczce, więc bardzo pogodnie. Tak.
Tak. Dalej mamy Patrycja Wołoszyn. Wybrała się po bilet za piątaka. Nie wiem, czy to jest teatr Śląski. A, teraz tutaj zobaczyłam oznaczenie. Prezent dla siebie na Mikołajki zrobiła sobie. No i bardzo fajnie. Bardzo no i super. Plan. Przechodzimy dalej. No, na Milagrossa. Robiła pazurki mamusi swojej. Piękne paznokcie. Ale Lizaka też ma. O, Lizaka kolor. Pięknie, no. Pięknie. Na słodko. Domowe Love byli w kinie na Mikołajki. Tak, na Krainę Lodu 2. Dajcie znać, czy wam się super też tak podobało bardzo jak nam. Jak dla nas boski film, naprawdę. A tu mamy małego sercownika. Mama Smurfa i Smurfetki. Czyli to jest ten Smurfik. Tak. Słynny. No, który wspaniały pomaga Mikołajowi. I też ma taki sweter. O, przepraszam, tu już siostrzyczka wskoczyła. Też jest sweter z Reniferkiem, z Rudolfem, z nosem wystającym czaderskim. I to jakiś prezent, worek no cały prezentów. Wspaniale. A to mniejsza Mikołajka, czyli smurfetka mała. No i super. W czapeczce wygląda po prostu no, bosko. Już też. Leży i czeka na prezenty. Prawidłowo. Artur Bieliński podesłał nam taki rysunek. To jest Mikołaj, są choinki. Tutaj mamy raj prezentów. Kraj prezentów. Merry Christmas. No i fajnie, no i super. Mikołajowy rysunek. Od Glam dalej. Madame tu nam narobiła apetytu. A zobaczcie, tu jakieś jedzonko, kolacja. Jakieś tutaj, nie wiem, czy, co ja tu jest widzę, jakieś herbatka, jakiś czekolady, a to są jakieś czekolady z lodami, taki tu deser. Jakiś deser, tak. Ja, ja tu chyba sernika widzę. Pomidorowo-serowego, coś tu jakaś zapiekanka, pizza, jakieś coś tak, pysznego. Coś fajnego. Bardzo fajnie. Ho, ho, ho. Dalej, przechodzimy do Moniki. Monika przesłała nam zdjęcia ze swoją małą sercowniczką. I z choineczką też w tle, którą już też widzieliśmy. Ja bardzo tu widzę jakiś świąteczny sweterek. No, jest klimat dziewczyny. Jest klimat i chyba tutaj jakaś koszulka albo bodziak, również świąteczny, przynajmniej w takich kolorach. Bosko. Bardzo fajnie. A no, to Rafciu w pracy. Ja, tu taka czapeczka, nie widać jej za bardzo. Stary z Gret w pracy. Tak, ja byłem dzisiaj ratownikiem, tym Mikołajem. To jest uzupełnienie stroju. Na co dzień nam tego brakuje. Bo cały czerwony, to jeszcze czapeczki mi brakuje. Cudnie, naprawdę bosko. Dalej mamy Agniesię, nasza sercownik kochany. Oj, chyba był bardzo, bardzo grzeczny, bo tu widzę jakiś wielki prezent. Chyba duży prezent. Krzysiu dla kogoś naszykował. Ale naprawdę fajne Mikołajki prezentowe. I Monika jeszcze wrzuciła na Instagram selfie, podwójne dziewczyny. Tak, zgadłam, tutaj był rzeczywiście bodziak w reniferka, choineczkę i w ogóle. I u Moni też widzę jakiegoś chyba reniferka. Dobrze. I ośnieżony sweterek, pięknie. I usta pod kolor, pięknie. Justyna piecze pierniczki i już ma tutaj piękne kształty. Aż poczułam zapach, jak zobaczyłam zdjęcie. Tutaj damy. Milena! Damy. Jeszcze zimowe herbatki. Oczywiście to wiecie, nie było zdanie na jeden dzień. Zimowe herbatki no to właśnie, rozpoczęliśmy dużo sezon. Czas, jeżeli tutaj też coś ją wpadnie. Tak, cała mieszanka przygotowana, bosko. Super. Też aż czuć do święta. Domowe Love. Tak, zobaczcie, gdzie oni są. Na jarmarku w Gdańsku, przy wielkim no kalendarzu pięknie adwentowym. Właśnie, może wy wiecie, co tu się znajduje w tych kalendarzach, bo ja byłam bardzo ciekawa, jak tam byliśmy, to było jeszcze w listopadzie. I dajcie znać, czy Łosia słuchaliście żarty. Tak, czy opowiadał suchary. Łosiosia. Ojej, mamy to. Przechodzimy dalej. A tu odliczanie do Vlogmasa, bo się dobra przerzucał dzisiaj wyjątkowo długo, bo był też dosyć długi. Tutaj Andromeda. Nie pominąłem nic, poczekaj. O, faktycznie. O, pominąłem. O, dobra, dobra. Przechodzimy tutaj. Razem możemy więcej. No, możemy rozdać jeszcze więcej takich fajnych prezentów. No, taki słodziak. Taki słodziak prezent mały większy od niego. No, by się zmieścił. Albo zmieściła w tej torebce. Tutaj z reniferkami, piękna nie wielka wiem, torba. Zaraz będziemy na profil się zorientować. Tak, musimy was lepiej poznać wszystkich. Dobrze, ale bosko też no superowo. No boskie. Dalej, tutaj Andromeda mamy Books. Andromeda Books, tylko gra w te rybki. Ja miałam takie, albo Maciek miał chyba, takie rybki na magnesy, co się łowiło. Kojarzysz? A coś chyba kojarzę. Taką zabawkę. Czat i a tu jakiś mecz. Proszę, proszę. FIFA to kibice chyba nie. To jest FIFA? A, nie, to chyba nie FIFA, to prawda. Prawda? Real life to jest chyba. Oh yeah, bo dalej, to taki End Battalia, choineczka. A tu już ma choinkę ubraną, przepiękną, przepiękną. Taki błysk. Przechodzimy do następnego. Jest bosko. Tutaj jest Mikołaj. Kinga, Tomek, King, Jessica. Tomka i Jessica, tak jest. Oni tutaj już zobaczyli prezenty Mikołaja. Prezenty są, Mikołaj jest. Przyłapali jest go i dostali prezenty. Pięknie. Jeszcze śnieg pada. No. Dalej. Pasy PWK? Pekewa. Przepraszam, Pekewa. Piękny kącik w Elblągu, przystrojony. No. Orzechy tu są?
Chyba orzechy chyba włoskie tam. Włoskie orzechy, tak. Fajnie, tutaj jakieś kokardki świąteczne, jakiś krasnal albo mikołaj, no świeczki, choineczki. Ta baluga Bikul. Bardzo fajnie. Jest, i nożaru. Tak, ale jest w takim też zdjęcia. Stylu świątecznym. Fajnie wam tak zaglądać świąteczny, do salonu. Świąteczny wiązał. Pięknie. A to informacja o najnowszym vlogu. I najnowszy o naszej skrytce pocztowej, tak, jeżeli jest. Ktoś chce tutaj zorientować się, to zapraszam do filmu. Jest informacja. No i kolejne już zadanie i postanowiliśmy nasze, od dziś... Bo to już koniec, nie? Tak, tak, tak. Kinga nam podpowiedziała, że dobrze by było, żebyśmy zapowiadali zadania jednak dzień wcześniej, no, bo często nam się zdarzy jakoś tam mocno po południu i tego czasu zostaje mało. Także będziemy je zapowiadać już wcześniej, patrzę na ostrość, zdecydowanie, żebyście mogli się przygotować odpowiednio. No i oczywiście, jeżeli później wam coś tam się przypomni ze świta, również możecie nas oznaczać ze wszystkim, co się kojarzy ze świętami, z reniferami. My już jesteśmy spakowani na wyjazd, prawie że. Jesteśmy też podnięci. Tak, a za 3 godziny jedziemy. Tak, a to my prowadzimy, więc szybko musimy się ogarnąć, kładziemy się spać, kończę czyli montować dziękujemy vloga. Dziękujemy za oglądanie. Jedziemy. Zapraszamy jak zawsze do subskrybowania, do śledzenia zadań na Instagramie. Dzień dobry, do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia jutro.